Sylwia Peretti po śmierci syna sprzedaje luksusowe auto. Cena samochodu wzrosła czterokrotnie. Ile kosztuje Lucyfer? Sylwia Peretti po śmierci syna zaszyła się w domowym zaciszu. Teraz pierwszy raz od kilku tygodni pojawił się jakikolwiek znak od pogrążonej w żałobie gwiazdy z Królowych Życia. Na aukcję trafiło auto Sylwii Peretti. Jednak na popularnym portalu z ogłoszeniami są dostępne dwie oferty prawdopodobnie tego samego samochodu. Za ile został wystawiony Lucyfer? Sylwia Peretti wystawiła samochód na sprzedaż. Sylwia Peretti po tragicznej śmierci swojego syna, Patryka, zaszyła się w domu i jak ognia unika mediów. Przez hejt gwiazda Królowych Życia nie może nawet w spokoju odwiedzić grobu syna. Młody mężczyzna zginął w tragicznym wypadku na moście Dębnickiego w Krakowie w nocy z 14 na 15 lipca. Jak wynika z ustaleń śledczych, Patryk Peretti miał stracić panowanie nad kierownicą pojazdu i wjechać w mur. Sylwia znajduje się w bardzo ciężkim stanie emocjonalnym, rozpaczając po utracie jedynego dziecka. Rodzina w trosce o jej zdrowie uniemożliwiła dostęp do internetu i telefonu, przekazał portalowi Pudelek menedżer Sylwii Peretti Adam Zajkowski. Teraz okazuje się, że Sylwia Peretti sprzedaje swoje auto, które pieszczotliwie nazywała Lucyferem. Na popularnym portalu BMW M8 należące do Peretti wystawiono na dwóch różnych aukcjach. Sylwia Peretti wystawiła BMW. Ile kosztuje auto? Ogłoszenia z ofertą sprzedaży BMW M8 znalazły się na serwisie otomoto.pl. Na jednym cena samochodu wynosi około 130 tysięcy złotych. Z kolei na drugim ogłoszeniu to samo BMW zostało wystawione za kwotę ponad czterokrotnie wyższą, czyli 616 tysięcy złotych. BMW M8 idealny stan, jedyny taki egzemplarz, wielu osobom bardzo dobrze znany, brzmi opis samochodu. Skąd taka różnica w cenie? Okazuje się, że w pierwszym ogłoszeniu przedstawiona kwota jest jedynie opłatą początkową za trzyletni wynajem. Po tym czasie istnieje możliwość wykupienia